Witam wszystkich, z tej strony Sarlen, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Brotherhood. Tak, dzisiaj zaczniemy od tej misji, której się kierowałem ostatnio w zasadzie, ale chcemy wam to pokazywać. Mam do dyspozycji w zasadzie 3 rekrutki, ale mam tylko jeden pasek niestety, więc tak to już jest. I zacznijmy to. Who did this? Reszta jest na misji. That monster, Malfatto! Did you see him? That way! Znajdź go i zabij. Tak, likwiduj cel wykorzystując tego swoich asasynów rekrutów. Nessun problema. Teraz co? One będą mi robić za drogowskazy. Jedna wysyła mnie do następnej. Tak w kółko. Może znajdę tego cholernika. To jest jedna z ostatnich misji, które pamiętam. Że wiem, że je przechodziłem. Asasyna mogę wrzucać nawet codziennie, jak tylko znajdę czas na nagranie. Animale. Nie mówię, że ucieka. Ucieka. Haha. I to kobieta go... No, w sumie było 3 kobiety, więc... Siłą rzeczy, która z nich musiała go zabić. Requiescat in pace. Który wygląda prawie jak ten z... Multi, jeśli chodzi o... model postaci. Mi się przynajmniej wydaje. Kolorek może inny. Misja wykonana. Ekstrakcja. Ale chyba tak, który dam na rawienniki w chwilu. Dobra, kierujmy się to na następnej misji głównej. No, za każdym razem, gdy ich wzywam, to się w miarę szybko się odnawia, ale... Szczerze, wolę ich wysłać na zlecenie chyba. Pobiegać, nie wiem, poszukać czegoś. Niż ryzykować tak bardzo, że... ucierpią w walce, zwłaszcza, że wysłałem ich na misję w taki sposób, że jest to opisane jako 100% szansy powodzenia, więc... Nie boję się, że coś im się stanie. I doświadczenie jest... Aha, już wiem, która to misja, ale... Na razie tutaj jestem lekko... poszukiwany, tak? Tak, Borgiowie są! Właśnie, jednego zabiłem. Wyjmę sobie miecz. Wspomogę się oczywiście swoimi rekrutkami. Bo to są kobiety, jak widać zresztą. Dwie teraz przeszły. Jedna ma sztylet, druga ma... W sumie też sztylet, tylko że nie... Powinna ci ukryć ostrze jeszcze. Chodź, co będzie, są dwie. No. Tu oczyszczone. Doświadczenie dostały. Dostały. Teraz zaczniemy kolejną misję. Płaczący chłopiec. Trzeba mu pomóc. Okej. No jest rozmowa. Myślałem, że będzie interakcja. Ale nie. No chłopcze. Why do you cry? They're going to take my mama on a boat ride. They say I will go on the next one. Who? A man from the castle came with guards and arrested us. He scared me. They are scary. But you look very brave. Will you bring my mama back? No, oczywiście. Znajdź Sylwestro Sabatiniego i zabij go. Zabij go i uwolnij jego niewolników. Zlikwiduj cel, wykorzystując do tego swoich asasynów rekrutów. Nie pamiętam, ile jeszcze misji będzie miało to w tym dodatkowym. Down that street. Okay. Good. Do you have some place to go for now? My uncle's. Go there. Do not stop to talk to anyone. Widzicie pewne małe podobieństwo? Malutkie. Ezio w zasadzie też uciekł do wujka, prawda? W sumie prawda.
A teraz ten młody. Do wuja. A co? Się patyczkować będzie. Jakby nie wie, jak to bym go chętnie zwerbował, gdyby była taka możliwość, aby... Tutaj na dachach mam towarzystwo, coś czuję. Nie, to nie jest dach. Oni są tam na ziemi. A ja pójdę górą. Wzrok gabiów lekko uniknięty. A prawdą jest, że na dachach jest... Co mi tu? Skarb? Skarb! Dobra. To jest takie małe przeszukanie tylko. To trwa chwilkę dosłownie. A przyniosło mi trochę kasy i ambre. Pewnie... Aha, ja nie mam mapy tej okolicy, no tak. Jest chyba, nie wiem, dzielnica antyczna albo coś tego. Choroba, wiem, oni co bądź... Ała. Tą mapę się nie zaopatrywałem jeszcze, wiemy. Nie mam ochoty z nim teraz walczyć, chcę zdorować tego gościa. Mogę rekrutki w zasadzie na chwilę obecną wykorzystać do tego. O, napadnij ziemianina. No i bardzo ładnie. Fedel Fabiani, czy ten pierwszy gościu? Tych swoich pierwszych asasynów, dwoje pierwszych. Przemalowałem. Nie daj się wykryć. To oczywiście problem. Nie mogę się wykryć. Nie mogę pozwolić się wykryć. On się będzie od czasu do czasu odwracał, co najgorsze. Może jak będę się zatarł tym koniem, to mnie nie zauważy. Jak myślicie? To jest, co się prawie wtapia w tłum. No odwróć się. Udało się. Mógłbym ich tu okraść równie dobrze, no ale... Trudno. Nie będę tego robił, bo zwrócą na mnie uwagę. O! Ktoś jeszcze się... Dostarczał przewydane. Nierozbrojna misja. Dostałem misję typu tam... Coś odnośnie plotek tam. Zawsze z plotki, coś koło tego. A właśnie, jest. Trzy wezwania i mogę wezwać deszcz... deszcz strzał? Chyba tak to się nazywa. Czy mogę wezwać po prostu wszystkich asasynów? Swoich, którzy będą nożem do rzucenia zajmować wszystko, co jest. Wszystkich strażników tym podobnych. Dobra, na takie grupki, ale... Właśnie, na grupki. Jak mam na przykład takiego skupańca, to ja tego nie użyję. Zwanie asasynów albo deszcz strzał, jeśli przytrzymam. A po cholerę on biegnie teraz. Czy mi nie uciekniesz? Nie myśl sobie. Teraz asasyni powinni wszystkich po prostu tutaj pozabijać już. Nawet sami z siebie, nie, może nie będę musiał się mieszać nawet. On wygląda jak szlachcic w... Ale ma dziwną rękę. Wygląda jak szlachcic w multi też. Więc wiecie. Modeli im brakowało, to sobie takiego typka wzięli na to. Udało się. No. Pomogę im. Będę miły. Dużo ich, prawda? O, jestem gościu. To się tu gołębika. Spoko. Ale najpierw... Tak, przez zlecenia. Ale ja już im zlecenia dawałem. No, nagrzybaj, no ale dobra.
wiem, że mogę takimi zarządzać. Napadnij ziemianina. Trochę kasy. Dostać fałszywe dane. Awans. I teraz ulepszać ich trzeba. To, aha, Feder ma dopiero drugi poziom, ledwo. No. A ten się zbliża do trzeciego nawet. Tutaj drugi. To też ma drugi, tak w połowie. Dobra, rozmieńmy go. Dajmy mu zbroję, niech się cieszy. Nino, taki zamaskowany strasznie. Masz sztylet, ciesz się. Jak rozwijam tak pirazy rwitu. Aha, podpal wieżę. Mogę mieć łącznie 2, 4, 6, 8, 10... 12 asasynów łącznie mogę mieć. Spoko, zlecenia. Kalkuta. Znicz zapasy prochu. Łatwizna. Teoretycznie mogę ich nawet tutaj na broń bractwa wysłać. Nie, nie mogę. Mój błąd. Zbyt trudne, ale na tę misję ich mogę wysłać na spokojnie. Czekaj, to jest. Tak, to jest ta pierwsza. Wyślemy ją. Napadnij kupca. Severino. Potrzebuje 12. Albo nie, po prostu nie. Nie zrobię tej misji. Tutaj kogoś wyślę. Dobra, wyślę go. Teraz mogę zmienić miasto, na przykład Paryż. Usuń wrogą propagandę. Idealny układ. Wyślemy dwóch facetów. Tamten dostanie poziom. Kobiety będą ostrzegać. I tak oto pozbyłem się wszystkich swoich asasynów na łącznie. No, 9 minut ich łącznie nie będzie wszystkich po kolei. Teraz mam kolejną misję, ale nim to nastąpi, się z wami. Dobra, na tle gołębnika. Tak, wiem. Mogę tak robić. No. Znowu kasa mi do banku wpadła. No. 11 tysięcy. Kurczę, jak ja uwielbiam tą kasę tutaj. No, czekajcie. Co się stanie, jak się tu ten pasek zaduje do końca? Przecież nie mam asasynów, wysłałem wszystkich. A, no właśnie, dobra. Wszystko jasne. Więc jeśli chcecie, komentujcie. I tym podobne wszystko. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.